Są prace, które wstrzymane nie zostały. Tak się dzieje m.in. na ulicy Dubieńskiej w Nidzicy, gdzie trwa przebudowa. Tu akurat uda się nie wyrzucić pieniędzy w przysłowiowe błoto. Przebudowa ulicy Dubieńskiej, Łąkowej, Długiej, Nowej plus Bema to koszt 4 miliony 62 tysiące. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Czas inwestycji nie przedłużony będzie. Planujemy, tutaj wykonawca deklaruje, że do końca czerwca wszystkie roboty zostaną wykonane i mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nowo wybudowanych 5 ulic. Inwestycja jest robiona kompleksowo, to znaczy będzie cieszyć oko i dobrze służyć użytkownikom przez lata. A nowoczesne LED-owe oświetlenie podkreśli dbałość włożoną w wykonane zadanie. Brzmi bajecznie, bo tak też ma być. Chodniki plus nawierzchnie, wykonana nowa instalacja deszczowa, przebudowane kolizje, jeśli chodzi o sanitarkę i wodę. Mieszkańcy wzdłuż ulicy Dubieńskiej wymienili sobie przyłącza wodno-kanalizacyjne na nowe. Zostały też wymienione, tutaj dziękujemy dla Energii, bo Energia wymieniła wszystkie słupy na nowe i ulica nabrała naprawdę już w tej chwili wyglądu. Na własnej skórze i eksploatowanym przez nas sprzęcie motoryzacyjnym odczujemy komfort podróży i wzrost bezpieczeństwa, tak jak to najczęściej ma miejsce w miejscach takich jak to, po remoncie.